Day 157. What's the use of having a lamp if all it does is gather dust? It's really bugging me. Anne was supposed to bring me a new bulb. Maybe she didn't have time. Well, everything comes at a price. I don't have to deal with everyday matters, but I have to be dependent on someone instead. Everything irritates me. I can feel ants marching under my skin and my legs are walking around the room without me. We aren't going anywhere, so just stop it. I can't hold on to a single thought. Maybe it's this damn mess around me, or maybe it's because I listened to Radio High Voltage yesterday. I'm trying to calm down. So I'm pacing from the atelier window to the bathroom window. It's not helping much. In situations like this, I've always reached for tobacco. It used to calm me down. I cut down on smoking because of my health. Maybe I should smoke one now, even though I haven't smoked in ages. I should have an emergency pack somewhere around here. I'm pretty sure I squirreled it away somewhere. No, nieładnie. W sensie palenie jest fujkowe. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie dam rady już dłużej tak trwać. Czemu nie mogę po prostu się zmienić? Czemu nie mogę być inny? Nie jestem dobrą osobą. Jesteś, mój drogi, jesteś. Dobrze. Czyli szukamy papierosów, jak rozumiem, tak naprawdę. No bo jaki inny wybór mamy? Nic nie jesteś w stanie zrobić z tą lampą, prawda? Chyba, żebyś znalazł jakąś żarówkę. Wątpię w to. Po co mi lustro? Może się przydać. O, tego nie widziałam wcześniej. Ach, to moje wielkie dzieło. Strasznie pretensjonalne. Sztuka współczesna, jak widzę. Skoro tak się nim zachwycano, to czemu wisi tutaj, a nie w muzeum? Może powinienem je wtedy sprzedać temu kolekcjonerowi? Zależy, ile proponował. Bo... mogę się sprzedać za 100 zł, tutaj zaniżam bardzo cenę, a on za parę lat by je sprzedał za 10 tysięcy, wiesz, o co chodzi. Może lepiej je przetrzymać i sprzedać później. Bezrobotni. Ten najmniejszy dostałem od mojego ojca. Zawsze się nim podpisywałem. Trzeba było się z nimi nie zadawać. Może wtedy byłby spokój. Ja się w ogóle też zastanawiałam, jaka jest historia naszego bohatera, ponieważ... Z tego, co było w poprzedniej wypowiedzi, to on coś mówił o dostaniu awansu. Czyli jak rozumiem, jego malarstwo nie jest głównym źródłem jego zarobku. Więc, no jak gdyby... Tak, no bo jak można dostać awans? No chyba, że się pracuje, nie wiem, w jakiejś instytucji. Uczy się przy okazji tego rysunku, jest się wykładowcą, no to wtedy teoretycznie, ale... No na przykład... Ucząc, to raczej nie dostaje się awansu, tylko się samemu pracuje na to, żeby mieć wyższy poziom naukowy. Tak, to trzeba pisać pracę wtedy. Czy on jeszcze pisze? Teraz jest bezużyteczny. Chyba się wypisał. Dobra, szukamy fajek. Chyba. Ale tu nic nie widzę, no dobra. W sensie nie takiej stylowej fajki, tylko... papierosów. Coś mi tu się podświetlało, albo mi się wydaje. Szpachelka, farby. Naprawdę i tak masz porządek tutaj. O, robi się coraz zimniej. Może się przydać, jak będę gdzieś wychodził. Dobre sobie. Tego nie widziałam wcześniej. Wszystko a propos... się te szkice tak samo brzmiało. O, tutaj nie zaglądałam. Puste. Mam ochotę na papierosa, ale ta paczka jest pusta. Muszę gdzieś mieć inną. A nie uznała, że ożywi trochę ten pokój. Tak. Kiedy ostatnio ją podlewałem? Ona jest jednoliścienna czy dwu? Czy ja już naprawdę nie mam o czym myśleć? Jest martwa. To jest oczywiste.
Moja puszka Pandory. O pewnych rzeczach lepiej nie myśleć. Powinienem schować ją gdzieś głębiej. Nie można przecież tak dzwonić kluczami od tajemnicy. Teraz jestem ciekawa, co tam jest, chłopie. Więc wiesz, tak serio. Chyba będzie padać. Dobrze, że ten świat za oknem już mnie nie dotyczy. Cały czas się chmurzy. O Jezu, to jeszcze jest pewnie jesień. Najgorszy okres. To są parasole. Teraz dopiero widzę, że to są parasole. Podoba mi się ta sztuka, która jest w tej grze. Naprawdę. Naprawdę mi się podoba. W ogóle sam styl graficzny tej gry, już pomijając, że nastraja swoim klimatem tak jak powinien, czyli jest depresyjne, ale cóż, grafika, miodzio, pomysł, wykonanie, miodzio. No muszę się pokręcić i poszukać po prostu. O. Kiedy Anna je w końcu wyniesie? Mam niezłą kolekcję. To trochę przerażające. Czy jeden z nich przecieka? Czy jest gorzej niż mi się wcześniej wydawało? Ja chyba teraz po prostu mogę podejrzeć większą ilość miejsc. Zawsze słuchałam muzyki podczas malowania. Te szuflady? Te szuflady. Tu nic nie widzę. Żarówka. Puste. Mógłbym naprawić lampę, gdyby nie było puste. Od kiedy zbieram puste pudełka? Kurna, ja już się tak podjarałam, że jest żarówka i że będzie można coś zrobić z lampą. A tu nic. Przynajmniej nie spowoduje pożaru. No dobrze. Antyk jest prawie tak stary jak ja. Stare aparaty. Jestem za bardzo sentymentalny. No nie. To nie jest sentyment. To jest dobra zagrywka, bo można piękne rzeczy robić takim aparatem. Piękne. Ja naprawdę się wywodzę z rodziny artystów. Więc... tak. Dobra, gdzieś ty mógł skitrać te fajki? O? Zapalniczka, nie, zapałki. Pudełko zapałek. To ci się przyda z pewnością. Nie będę czytała tego, co już czytałam a propos miejsc. Co się tak patrzysz? Powołałem cię do życia i zawsze będę mógł ci to życie odebrać. Chyba tracę zmysły. Nie, po prostu czujesz, że nie masz do kogo otworzyć gębę. I... jest ci z tym źle, chłopie. Izolacja nie pomaga. Wiem, że jest na to potrzeba. Wiem, ale to naprawdę nie pomaga. Dobra, bądźmy okropni. Mogę dotknąć tych pudełek? Okej, tego się nie spodziewałam. Spoko. Najważniejszy element już mam. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Dzięki, gro. No, dobrze, to... co? Zastanówmy się, czy to jest dobry pomysł. Palenie jest okropne. I będą dwa wyjścia. Albo będziesz się źle czuł, bo nie zapalisz i nie będzie ci wcale lepiej. Albo będziesz się źle czuł, bo zapalisz i wrócisz do nałogu. I będziesz się czuł beznadziejny. Nie pal, chłopie. Nie wiem, ciężko mi... Nie jestem psychologiem, nie jestem specjalistką, ale... nie pal. Mam wrażenie, że... to są moje, tylko i wyłącznie moje odczucia, że... zapalenie jednak sprawi, że się poczujesz za sobą gorzej. Nie mogę tak tu kopcić. Tapety mi zżółkną.
Day 170. Noiseless Anne. She brought me breakfast in the morning and didn't even wake me up. I woke up late, as I couldn't fall asleep last night. When I finally did, I had a dream that my hands were rotting away and I had to cut them off. No wonder I didn't get much rest. I feel so incredibly heavy. I move as slow as molasses. All because I'm such a bundle of nerves. I don't know what to do with myself anymore. Ah, it seems that Anne left me a letter with my breakfast. A letter? More like a note with a book recommendation. Is she worried that I'm bored? Me? With such excellent company? Maybe I should read what Anne told me to. Uważam, że tak, że powinieneś. Prawda nas wyzwoli. To nie do końca tak jest. Prawda o życiu i jego sensie jest na tyle przejmująca, że jak jej już doświadczymy, to pozostaje nam jedynie wybór między życiem a śmiercią. Mimo, że przejście do nicości wydaje się bardziej dramatyczne, to kontynuowanie egzystencji wymaga od nas, byśmy zapomnieli, czego się o niej dowiedzieliśmy. To tak jak z tym mędrcem. Oddał jedno oko za wiedzę, a drugie, by mu ją odebrano. I tak też kochający życie idą przez nie ślepi. Tak, Tomaszu, wielki z ciebie myśliciel, powinieneś ten cytat wydrukować i sprzedawać związanku sztucznych kwiatów. Ale tego nikt nie przeczyta, więc mogę tu pisać, co zechcę. Te rysunki. Bardzo dużo to mówi. Dobra, śniadanie. Podejrzewam, że stoi przy łóżku, albo i nie. Poszukajmy tej rekomendacji książkowej. Rilke, strona 89. Przeczytaj, zrób to dla mnie, jeżeli jeszcze możesz. Babeczka. Tak wiele cierpienia, właściwie dwóch osób tutaj mamy w tej grze. Dobrze, poszukajmy tej książki w takim razie. O, poezja Rilke. Coś jeszcze? Na szczytach rozpaczy. Emil Cioran. Co by było, gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie, gdyby zobiektyzowała się w akcie ekspresji, cała wewnętrzna męka? Czy moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze sobą? Czy nie musielibyśmy wówczas mówić, zakrywając rękoma twarz? Życie byłoby praktycznie niemożliwe, gdyby owa nieskończoność odczuć, jaką w sobie nosimy, uzewnętrzniała się w rysach twarzy. Nikt nie miałby już odwagi przyjrzeć się w lustrze. Bo w groteskowym i tragicznym zarazem wizerunku twarzy stapiałyby się w jedno plamy i wstęgi krwi. Rany, co nigdy się nie zabliźnią i strugi łez, co nigdy nie będą powstrzymane. Samotność jest jak deszcz. Z morza powstaje, aby spotkać zmierzch, z równin niezmiernie szerokich, dalekich. W rozległe niebo nieustannie wzrasta. Dopiero z nieba opada na miasta. Mży nieuchwytnie w godzinach przedświtu, kiedy ulice biegną witać ranek i kiedy ciała, nie znalazłszy nic, od siebie odsuwają się rozczarowane. I kiedy ludzie, co się nienawidzą, spać muszą razem, bardziej jeszcze sami. Samotność płynie całymi rzekami. Dlaczego kazała nam to przeczytać? To o tą książkę chodziło? Rilke. A. Okej. O to chodzi. Że mogę wybrać albo Na szczytach rozpaczy, bądź poezję.
Obie są dość depresyjne. Ciężko mi to wybrać, ale... Mogę wziąć pod uwagę to, że Anna... Uszanujmy to, że Anna w jakiś sposób próbowała do nas dotrzeć. Tom, I wonder if you've read the thing I asked you to. I suppose you haven't, since you've been avoiding me and everything that's related to me. Except for meals, maybe. I can't even put it into words, how lonely I feel. But I guess Rilke has done it for me. Isn't it weird that a journalist is lost for words? I don't think it has ever happened to me before. I've been having lots of nightmares recently. All of them kind of alike. In each and every one of them, I'm wandering around some sort of building. A castle, an old house, or a hotel. All I know is that I need to get to my room. Those places are always chilly, always full of corridors, nooks and crannies, and most importantly, always haunted. Whenever I'm about to open a door, I feel overwhelmed by fear. What if the room I'm standing in front of is haunted by some kind of hellspawn? The nightmare continues in the light of day. I'm afraid of what I might see behind a door in my own home. I'm on edge. This isn't normal, and it shouldn't be happening. I'm not going to carry on with this, so I took some action. For your information, you have no say in the matter. I need to help you somehow. I need to help us. I've paid your doctor a visit and told him everything there is to say about the situation. He's going to visit you in a couple of days. I'm telling you this so that you have time to prepare for it. You're going to talk to him. I had to do something about it. I had to search for help, since we're not able to deal with this on our own. Because we aren't. This situation is not good for us. It has to change. Oh, and don't even bother locking the door. As I'm sure you remember, we've agreed that I'm to have unrestricted access to your atelier. That's why I have my own key. Anne. Fajnie, Anno, że po 5 miesiącach się ogarnęłaś, że warto poszukać pomocy. Z drugiej strony... To jest niemoc osób bliskich. Kiedy muszą się zmagać z depresją kogoś bliskiego. Nie wyszło to ładniej po polsku, ale wiecie, o co chodzi, tak? Bo z jednej strony bliskość jest ważna, pomaga, z drugiej strony, cóż, osoba w depresji ma z tym problem, prawda? Często właśnie szuka izolacji. Dobrze, tu też będę miała do wyboru dwie wypowiedzi. Droga Anno, nie mam do ciebie żalu o to, że szukasz pomocy, ale mogłaś mnie chociaż zapytać o zdanie. Mogliśmy chociaż wspólnie ustalić dzień i godzinę spotkania. Nie zostaje mi nic innego, jak zaakceptować twoją decyzję. Poniekąd ją rozumiem. Teraz mamy tekst z wyborami. Nie potrafisz kontrolować naszego domowego budżetu, ale postanowiłaś kontrolować moje życie. Z drugiej strony sam pozbawiłem się tej kontroli. Na dodatek jestem upiorem z twoich koszmarów. W takim kontekście jeszcze o sobie nie myślałem. Miałem nadzieję, że chociaż w twoich oczach nie stracę tak bardzo i będę co najwyżej uciążliwym pustelnikiem. Właściwie nie wiem, co mam ci powiedzieć. Dobrych snów i czekam na doktora. Może to wcale nie jest taki niedorzeczny pomysł. Bądź. Przykro mi, że zajmowanie się mną i domem jest dla ciebie takim ciężarem. Może faktycznie nie pozostawiłem ci żadnego wyboru, ale mimo to nie czuję się dobrze z myślą o tej wizycie. Wygląda to tak, jakbyś kogoś na mnie nasyłała. Trudno, gdy masz problem z upiorem, musisz wezwać profesjonalistę. Oczywiście tylko ty tu cierpisz, jak zwykle. Ty cierpisz, a ja się świetnie bawię. Cóż za piękna katastrofa. Zresztą nie mam siły się z tobą użerać. Ujadaj dalej.
Będzie jak chcesz, porozmawiam z nim. Ale prócz psychiatry, może wezwie jej jeszcze pogromcę duchów albo egzorcysta. Każdy z tych akapitów ma taki inny wydźwięk. Wstęp i zakończenie, tak? Jak gdyby to jest ten sam list. Wybieramy środek, co prawda, ale... Tak bardzo różne wydźwięki. Wszędzie są pretensje. Tutaj właściwie chciałabym wybrać tą wypowiedź ze względu na stwierdzenie, może to wcale nie jest taki niedorzeczny pomysł. Nie jest aż tak... Jest tu pewna akceptacja, zrozumienie. Też nie do końca, bo jest dużo wściekania się i pretensji, ale... Chyba nie ma co liczyć, żeby osoba tak bardzo, tak głęboko cierpiąca na depresję. Bo to już jest przerażający problem. Naprawdę przerażający. A jakże potrafi być prawdziwy. Dobrze. To będzie mój wybór. Day 185. It seems Anne's running out of patience. We had another argument. She had this idea that a doctor should come by and check on me. Honestly, I'm surprised she still has enough strength to take care of me. I wish she'd just leave. Let me disappear here. Let me die. Let me slip into oblivion. You see, Rilke? Even though we secretly hate each other, at least we don't have to sleep in the same bed. At least I took care of that. When Anne was leaving, she slammed the door so hard that the mirror fell on the floor. Maybe it's better it smashed. I guess the only reason I kept it so long was my infantile sentimentalism. Every time my mother was done cutting my hair, she would hold a mirror up for me so that I could see my new haircut. It's one of the few memories I have of her. She left us so soon. Nobody was prepared for that. But then again, can you ever really prepare? In any case, I need to sort this mirror out. Anne's definitely not going to want to help me after that argument. And I feel uneasy in a room full of broken glass. To dobry pomysł, mój drogi. Coś sprzątnąć. Chociaż tylko tą naglącą sprawę. Spoglądam na świat okiem zaciągniętym bielmem. Przez kilka ostatnich dni właściwie nie wychodziłem z łóżka. Dziś nie miałem wyboru, bo Annie zebrało się na pranie pościeli. Musiałem coś ze sobą zrobić, więc napisałem o tym wydarzeniu tutaj. A, nie, nie ma w tym nic śmiesznego. Okej, mamy potłuczone. Czy w ogóle powinienem je naprawiać? Dobre pytanie, mój drogi. Z jednej strony próbuję się postawić w jego sytuacji. W sytuacji osoby z depresją. Bardzo straszną. Ale to nie o to chodzi, bo nie jestem w stanie się postawić w jego sytuacji. Nawet jakbym sama miała te problemy, to niestety... Do każdego trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. I to, co mnie w tej grze strasznie mocno bodzie, powiedzmy to tak, uderza i smuci. Chyba to też mogę powiedzieć, że mnie to smuci. To, że on... Wybieramy jakąś decyzję i mamy nadzieję, że może po tej decyzji będzie jakaś poprawa, tak? Wybieramy ją z myślą, że może ta decyzja pomoże
mu trochę, jak gdyby coś zmieni i będzie lepiej. Natomiast podejrzewam, że niezależnie co bym wybrała, to tej poprawy znacznej nie będzie widać. Bo to tak działa. To niestety tak działa przy tej chorobie. Ja wam na koniec serii, myślę, żeby nie przerywać, pokażę to, co twórcy napisali o depresji, bo warto to przeczytać. Nie chcę przerywać jak gdyby teraz tej historii, ale myślę, że warto. Może komuś z was to pomoże po prostu, albo pozwoli wam pomóc lub zrozumieć kogoś z waszych bliskich po prostu. Myślę też, że będzie miał lepszy wydźwięk po przejściu całej gry. Nie wiem. Aktualnie stoję teraz przed wyborem i przed decyzją, gdzie nie wiem. Bo mam świadomość, że każda z tych decyzji może wpłynąć równie źle i równie dobrze. A nie będę widziała pewnie teraz rezultatu. Tak naprawdę na koniec gry też nie będę wiedziała, co tak naprawdę do końca wpłynęło na to, jaki rezultat otrzymam, ponieważ nie wiem, ile gra oferuje nam zakończeń. Z tego, co wiem, to parę. I podobno twórcy twierdzą, że te wybory mają znaczenie. Podejrzewam, że tak. Przy tak prostej formie można jak najbardziej zrobić bardzo dużo zakończeń. Bardzo, z jednej strony to uczucie jest niepokojące, z drugiej strony bardzo mi się podoba, że ten tytuł stawia gracza właśnie w sytuacji, w której nie dostajesz jasnej odpowiedzi, czy zrobiłeś dobrze, czy źle, czy coś się zmieniło, czy nie. Więc ja staram się, próbuję nie przyjąć myślenia, że to obojętne, co wybiorę. Próbuję to przemyśleć. Chociaż wiem, że będzie i jest to bardzo trudne. Z jednej strony narzekałeś na swój sentymentalizm. Z drugiej strony nasze wspomnienia, w szczególności wspomnienia o rodzicach, to jest i rodzice, tak, to jest to, co nas stworzyło, w jakiś sposób ukształtowało takimi, jakimi jesteśmy. Ja uważam, że nie powinno się zapominać o przeszłości. Niezależnie jaka by była. Nie mówię tutaj o rozpamiętywaniu, żałowaniu. Tylko warto pamiętać o tym, co było kiedyś. Bo to jest to, co sprawiło. To jest to, co stworzyło tego człowieka, którym jesteśmy dzisiaj, tak? I no cóż, jak gdyby to, jak podchodzimy do przyszłości, pomaga nam też nas zmieniać. Jestem strasznie filozoficzna, ale ta gra do tego zmusza. Zresztą, jak pisałam o tym tytule na Facebooku, to mówiłam, że to będzie bardzo trudna gra. I cieszę się, że pod tym względem się nie zawiodłam. Dobrze, napraw to, mój drogi. Zgodnie z tym, co powiedziałam. Tak, wszystkie kawałki szkła się z tego wysypały, jak widzę. No dobrze. Zbierajmy. Czy będę też robiła układankę z tego? W sumie. A są duże dość. Dopasuj to teraz, Leno. Okej. W miarę samo się wpasowuje. Więc damy jakoś radę. Kojarzy mi się to z układaniem tego zdjęcia bardzo. A i tak się nie potłukło jakoś koszmarnie, że tak powiem. Naprawdę mogło być dużo, dużo gorzej. To chyba wszystko. Nawet jeżeli nie, to nie mam siły dalej szukać tych szkiełek.
No dobrze. Spróbujmy. Teraz się zastanawiam, czy mógłbym spróbować złożyć je w całość. Dear Tom, according to what we discussed during our last meeting, I'm writing this letter instead of calling or visiting you. Please, bear in mind that I'm only doing it because you're famous, and I can understand that you wish to avoid rumors at all cost. As I already mentioned, the state you're in is a cause for much concern. But I think we can start with home therapy. Let me just remind you what we agreed on during our last meeting. Medication is necessary. If you do not wish to cooperate with me on that matter, I will have no choice but to consider hospitalization. I gave Anne the prescriptions for the next month. I will visit you soon so that we can assess whether the medication has caused any improvement. I keep in touch with Anne, so please do not worry about her. Do not hesitate to contact me should any problems arise or your condition worsen. I would also appreciate it if you considered leaving your atelier. You can start by leaving the window open, then the door, and then maybe walking around the house at night when Anne's asleep. Once you accomplish that, you may try continuing your trips around the house, but during the day. I'm convinced it's worth a try. I often see that it's helpful if patients write journals, of course, if they find enough energy to do so. Please remember, it is crucial that you take your medication regularly. I know that you have experience with these sorts of pharmaceuticals, but let me remind you, they only work after a period of regular use. Please, do not let it discourage you that you may experience some deterioration in your condition in the first 2 weeks. After this critical period, you should expect things to get better. If you forget to take your medicine or stop taking it altogether, your condition will deteriorate. Please, get used to the thought that the therapy is going to take at least a couple of months. Please do not hesitate to inform me if you experience any disturbing symptoms. If you need to know anything more about the prescribed medicine, please take a look at the information leaflet. I can only add that the medicine prescribed nowadays differs substantially from the ones you used in the past. Please remember, we managed to get out of this once before. We're going to do our best to accomplish it yet again. Yours sincerely, Dr. Jacob Burrow. Tak, pierwsze co chciałam w sumie wspomnieć to, że nie wiem, czy oglądanie własnej twarzy w takim rozbitym lustrze będzie pozytywnym doświadczeniem, ale może samo jak gdyby sama próba naprawy była. Zobaczymy tak naprawdę, jaki to będzie miało wpływ. To, co podkreśla ten list właśnie od pana doktora, to, że z depresji właściwie nigdy się nie wychodzi. Zawsze jest to zagrożenie, że może znowu się stan pogorszyć. Tak samo jest to bardzo długi i, no cóż, żmudny proces. Tak, a to, co jest straszne w psychotropach, antydepresantach również, to na ulotce czasem jest napisane w skutkach ubocznych, że mogą powodować stany depresyjne. Ale niestety, ludzki mózg jest na tyle złożony, że ciężko po prostu idealnie we wszystko trafić. Drogi doktorze, dziękuję za wizytę i uszanowanie mojej prośby. Wiem, że mógłby pan postąpić zupełnie inaczej. Choć nie jestem wielbicielem tabletek, mam nadzieję, że to, co pan mówił o tych nowych lekach, jest prawdą i pomogą mi one przetrwać ten czas. Znowu mamy dwie wypowiedzi do wyboru.
Zdaję sobie sprawę, że może być pan niezadowolony z wizyty, ale proszę dać mi trochę czasu. Przepraszam za ten kłopot. Co do leków, to nie najlepiej je wspominam. Ale gorzej już chyba nie będzie, więc zamierzam je zażywać. Proszę jeszcze spróbować porozmawiać ze mną, pomóc jej zrozumieć, spojrzeć na to szerzej. Albo jestem wdzięczny, że pozwolił mi pan zostać w domu. Oczywiście rozumiem, iż uważa pan leki za niezbędne. Na myśl o efektach ubocznych nie skaczę z radości. Postaram się jednak zwalczyć moją niechęć. Mam nadzieję, że Anna nie będzie zła. W końcu nie zabrał pan problemu spod jej dachu. Pewnie byłaby wdzięczna, gdyby uwolnił pan od ciężaru, jakim dla niej jestem. Okej. Okay. A bardziej mi pasuje ta pierwsza odpowiedź. W sensie jest... może być trochę wymuszona, ale... ta troska o Annę jest dobrym wyborem, więc zaraz ją wybiorę. Natomiast to, co piszę na sam koniec, Tomek. Dziękuję za list. Rzeczywiście nie sądzę, bym poczuł się lepiej na szpitalnej sali. Postaram się przełamać i łykać te pigułki. Co za różnica, mogę to zrobić, jeśli ma to uszczęśliwić, a nie. Muszę tylko zaopatrzyć się w zapas wody. Pocić się jak świnia mogę, bo nikomu oprócz mnie nie będzie to przeszkadzać. Przepraszam, że nie potrafię być przystępniejszy. Tak, to się wpasowuje w wydźwięk listu. Zdecydowanie. Szafka w łazience to chyba idealne miejsce na trzymanie leków, prawda? Mam je brać codziennie, więc czekają mnie dzień w dzień spacerki do tej szafki. Przynajmniej jest jakiś powód, by wstać z łóżka. Muszę brać je regularnie, inaczej nie zadziałają.